Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mister Adamo 15, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Od Zera do Farmera, więc oczywiście z Brączuś. Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Brączuś i Boluś. Witam serdecznie. I nasze cudowne gospodarstwo, lecimy z kolejnym dniem sierpnia. Chłopaki na pełnej lecą z dwoma kombajnami na pole sorga, na pole 54, jak dobrze pamiętam numer, tak, 55-54. No, chyba jednak tak szybko nie polecą. Czemu? Nie chcę patrzeć, co Wolkowi się stało. On do domu chciał wjechać. Lek. Nie wiem jak. Ogólnie tak się patrzyłem co nie i tak tylko mówię, oho, coś się wydarzyło. Ale udało inaczej. U mnie odcinek bez fejla to nie odcinek, więc nie oszukujmy się, tak być musi. Ja wsiadam w Masejka i lecę zbierać słomę. Nie chcę też cały czas zaczynać jakieś żniwa czy coś w tym stylu, bo cały czas od, można powiedzieć, czterech odcinków bawimy się, kosimy wszystko ze żniwami, więc też chciałbym te kombajny odpuścić, ogarnąć później. Bronek bardzo ładnie mnie przepuszcza prawą stroną, niczym na autostradzie, jak człowiek się śpieszy za bardzo, nie ma problemu. Dlatego chłopaki porozkaszają bardzo ładnie tamto pole, ja wtedy gdzieś się potem wskoczę, trochę też pokoszę. Nie wiem, mi się zdawało, że... Aha, kierunkowskaz jest, jo. Bardzo, bardzo ładny kierunkowskaz, puszczasz mnie, ale jak się skręca, to się w drugą stronę klika, jeżeli chodzi tutaj o... Ja pierdolę, znowu mam laga. Pozdro 600, nie? No i gorsze jest to, że myślałem, że mi wyjedzie, co nie? Aj, najgorsze jest laga miałem. Takiego, że wyjebałem. To mija familia. Ogólnie, no pechowo zaczął się ten odcinek, bo mieliśmy wszystko ładnie przygotowane, farming się skraszował i oczywiście się nie zapisał, więc skończyło się na tym, że całe pół godziny przed odcinkiem ogarnienia, bardzo ładne, no bo to jednak mieliśmy sporo zrobione pod odcinek, żeby było git, po prostu się nie zapisało i musieliśmy od nowa, więc postanowiłem, że to już szkoda teraz tracić czasu i po prostu lecimy bez żadnego szykowania, tylko biorę to, co mi potrzebne pod odcinek i lecimy, a było już sprasowane koło domu i było też ruszone wałowanie, a teraz wałowanie rusza się samo, czyli wałuje jeden z naszych pracowników, a dokładnie wałuje Darek, więc pozdrowienia dla Darka. Panie Darku, daj Boże, żebyś tam jak najlepiej zrobił. Chłopaki, jak widać, bardzo ładnie się rozkładają. Najgorsze w tym wszystkim ogólnie jest to, że z tego pola, gdzie my teraz jesteśmy, gdzie się rozkładamy, gdzie ty zbierasz belki, jest wszędzie daleko, jeśli chodzi o ważenie słomy. No do handlarza nie jest jakoś mega, mega daleko. No na bioelektrociepłowni byłoby stąd najdalej, tak? No ale nie oszukujmy się, na bioelektrociepłowni jechać nie będę, więc... Tam jest też różnica, chyba było 1 na plus. Może coś się zmienia? Może jak to z tą ceną, bo może... Jo, nadal handla z zwierzętami rządzi, więc pod tym względem tak to zostawimy. Ja sobie tak pojeżdżę troszeczkę po całym polu, żeby coś tutaj się działo. Może trochę do chłopaków dojedziemy tutaj, z tej strony. A czekaj, a młyn jest w ogóle włączony? Raczej tak. Był, ale... Nie, nie jest włączony. Ale pełna, bo jest dystrybucja włączona, więc musi piekarnia uciekać. Tak. Najpierw niech tu trochę zniknie, a potem dorzucimy. Ogólnie mamy 10, jakieś okazje Allegro, sprawdzimy. Nie, jedna zniknęła. Nadal jest tylko Horsch i Anderson, więc daj Boże, daliśmy sobie czas na 6, żeby coś się działo. Może w odcinku się przewiną z 2-3 godziny, bo i tak zaczynamy od rańca, więc jak do jakiejś 12 by przewinęło się na tym odcinku, to naprawdę byłoby spoko. No tak, zobaczymy, na może... przykład, kurde, jakbyśmy sobie zrobili na przykład 3 dni miesiąca na layout, to później przewijania to jest za dużo. Nie. Tak jak ludzie pisali. Szczerze? Wolałbym coś takiego jak teraz robić. Czas na 5-6, żeby po prostu te na tym odcinku chociaż te 2 godziny poleciały, niż takie coś z przewijaniami, bo potem to już w ogóle nie będziemy mieli czasu na nic. Tyle mogę zarzucić kulturalnie od siebie. Ostatnio belka może tą wezmę, ona się w ogóle wrzuci, tak? Tak będzie krzywa? Jo, przekręci się. Mordosko, gdzie jesteś? Po przyczepy pojechałem. Zresztą pan zbiornik. Dobra. O, to daj Boże, żebyś tak częściej miał. Nie, żartowałem.
jakby sorgo tak bardzo nie sypało, to fajnie by było git, przyczepy przygotowane, mamy Landini z naszymi nowymi przyczepami, plus do tego case z bramkerką. Landini kolorystycznie pasuje do tych zielonych przyczep, fajnie wygląda. No. Nie jeździłem nim jeszcze, więc... Ej kurde, tu trzeba case'a przyciągnąć na drugą stronę. Tak, dlatego te dwa zestawy przygotowane. Ja mam 60%. No ale ty skrajnie chciałeś taki długi, zobacz. No. Kurde, ale nie dojadę. Ale tam. Wiesz, można sobie tam dla pewności postawić tego case'a, dlatego dwa zestawy przygotowałem, co nie? Jeden duży, drugi tam mniejszy właśnie na jakiś, do jakiegoś no, dosypania. No sorgo dosyć fajnie sypie. Nie ma tragedii z sorgiem. Tylko sorgo też nie jest jakoś mega płatne, właśnie nie pamiętam. Kurde, czyli wychodzi na to, że my będziemy mieli rzepaki, słuchajcie, zasiane, tak? Dzisiaj w odcinku już. No, zależy, jak chcesz pójdzie wszystko. Na razie chciałbym zebrać tą słomę. No teraz tylko pytanie, czy te dwa pola zostawiamy, czy ślijemy jeszcze jednak jaśki się na pole? Nie, ja bym tylko na tym jeszcze polu zostawił. Znaczy ogólnie, jak nie zaśniemy dzisiaj, to się nic nie stanie, bo ja nie muszę przewijać na swój odcinek chyba. No nie, no bo tu prace pożniwne. No ja, bo prace pożniwne już się skończyły z jednej strony. No chyba, że chciałbyś robić jakieś żniwa dalej, no ale no nie. Nie, no to trzeba zrobić jakiś przerywnik znowu, bo to przecież... Tak, no. Dlatego też, no ja dzisiaj będę chciał, nie wiem, pokosić ale max ja 10 powiem, minut. Ja tak. Jestem za tym ogólnie, żeby koło domu też zasiać rzepak na tym małym. No też. Można. Czemu będzie? Bo tu po sorgu, no raczej nie. Nie, no tutaj nie. Nie, już nie bez przesady, nie róbmy znowu nie wiadomo ile tego rzepaku, bo będzie... Tu wiecie, co bym dał? Milion. Kukurydzę. O, też fajne pole. Nie było długo, na połączonym chyba w ogóle nie było kukurydzy tu. O, tego to już nie przypomnę sobie. No. A nie mam wszystkich kartek, więc z dawnych lat. Jestem za tym, żeby tu była kukurydza. Ej, w ogóle wiecie, jaki mam zajebisty pomysł? Ja jestem ciekawy, jak na przyszły sezon, nie? To krów by wyglądały buraki. Na tym pokręconym polu? To jest pokręcone? No, to tam te clean, nie clean i tak dalej, i tak dalej. Ej, właśnie, tylko teraz pytanie, czy co, dokupujemy w tym sezonie to 53 tutaj? Na wiosnę, no, jak będziemy tak, kukurydzę no, mieliśmy sobie tam zakupić. No, tu zada się właśnie mówię, żeby dokupić to pole 53 na wiosnę. Nie wiem, można. Trzeba pomyśleć, gdzie będzie ta obora w końcu. Ja osobiście jestem za tym. Gadaliśmy nawet chyba na poprzednim odcinku, że to 53 pole będzie jako pierwsze kupowane. Więc myślę, ja wtedy, że w sam raz. To ja tu wtedy bym jakoś kurde to zrobił i podzielił na dwa tu pola, że jeżeli nie będzie tutaj obory już, to tutaj będzie pole. I zrobić, że na przykład ta 53, gdzie jest ta miedza, to tą miedzę zostawić, nie? Ale, a jak podzielić to? No na wprost polecieć. Przecież tam jest urów i droga. Drogi nie będzie. Ogarnie. No. To byłoby niegłupie też, żeby to podzielić. I wtedy tam buraki, o Jezu, ale to by było piękne wtedy. Na tym ale też wtedy 52 po prostu dołączyć do 53. Tak, no. No coś takiego, no poogarniać tutaj. Ja jest, no, o, za tym jestem, bo to byłoby super pole wtedy. 52 podzielić na dwa, żeby było... Nie, no to tak będzie takie pokręcone. Pokręcone trochę będzie to pole. Jeżeli dobrze miedza wyjdzie i fajnie to będzie wyglądać, to 52 na pół podzielić też nie byłoby głupie. No bo wtedy, jeżeli dobrze myślę... Jeżeli dobrze myślę, to ta 52 będzie mega sklina do tej 53, co nie? I to też tak będzie dziwnie, a tak to można by było i wydłużyć obydwa pola, co nie? Tam się ogarnie i jakiś pomysł na pewno wypali. Ale serio, to mogłoby być wtedy wydłużone obydwa pola, tak? Bo i 54 by dostała kawałka i 53 by była ładnie ogarnięta. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Ja jestem za. Osobiście. Tylko po prostu jak to potem wyjdzie w praniu, no to się dopiero dowiem, jak Bolek powiedzie, jak się wszystko usunie i czy da się to ładnie zrobić. Nie, pierwsza znaleźć miejsce na worę, tak? To jest najważniejsze. No jo, to jest podstawa. Ale myślę, że no tak jak gadaliśmy tam na ostatnich odcinkach, co nie? Tam ten clean byłby spoko do zrobienia. Który? No to gadaliśmy, 42 to był, tak? No, a, tam, 40, no 43 dokładnie. O. Moim skromnym zdaniem... No, tam by była rozbudowa już na takie wszechczasy. Tam byłoby naprawdę git. Wszystkie pola później nie miał. 43 i wtedy 42 dołączysz do 41-40. Mhm. No, jakoś tam to pole tam naprawdę byłoby. Ten clean denerwujący jest. No, a tam jest tak, gwiazdek tam jest, tak gadaliśmy na samym odcinku, ta później. Droga byłaby zrobiona, więc no, ja myślę, że można by było to wziąć później, pod uwagę. Później przy torach by drogę puścił fajnie. No. To by tak dziwnie z cleana to pole szło.
Kulandy idą. Która? O 50? Nie, to 54 mówię teraz. Ej, tutaj idzie te krzaki wyciąć, te drzewa, to jest nasz land jeszcze. Tak. Tak to idź do rogu aż. Proponowali ci ten cały róg zagospodarować w pole. Tak, można. No jak będzie to połączane, to wtedy to się to tak zmieni. Można jak najbardziej. Bo my ten nie chcieliśmy, bo byśmy nie wjeżdżali. Ja bym ogólnie rów zostawił. No ja zrobię, przecież mówiliśmy, że zostaje rów, ale będzie przejazd taki na header. No. Na mniej więcej 10-metrowy przejazd będzie, na który będziemy obsiewać normalnie i wszystko, no, nie? No fajnie. Ja z rurami to zrobię, ja mam pole na to. To pole by się dało połączyć ogólnie. Ja zrobię pole, znaczy no... Tak mi się wydaje, że mam na to pomysł jakiś taki. Mniej więcej jak to by wyglądało, ale wydaje mi się, że jak ta obora zniknie, to fajnie to wyjdzie. Będzie naprawdę mega kozackie pole. Dwa duże kozackie pola będą tam w ogóle. A w przyszłości jedno ogromne, nie? No. Ogólnie panowie pytanie ze stopą, to jak wam idzie sorga? Zaraz kończymy. Ja rozkoszone jest tak, że można puścić pracownika? No pracownik jeździ od pierwszych sekund praktycznie. Aha, na polu. To Bronek, bierz, możesz brać się za tego. Za siewnik. I przyjeżdżasz halo? Tutaj. Co się stało? Czemu mówisz halo? Nic. A tak, telefon do mnie dzwoni. Myślałem, że już się coś zerwało. Już mam nie, takiego stresa od samego początku przez to, że wywaliło mi. Żeby mówię, nie daj Boże, coś takiego było, więc tak mówię, możesz wziąć sobie siewnik i już tutaj od autostrady robić, bo jest pół pola zebrane, więc sam raz, nie? No ale ja chyba, nie wiem, no zanim chyba zacznę te siewy, skoro Wolek mówi, że nie przewija, to chyba pierw zajmę się słomą. No ja pracuję już, jak chcesz, zacząłem pracować no, ja najpierw do końca zbiorę i wtedy dopiero będę siał. Okay, dobra. Nie, no ja to wywiozę... To ogólnie? By trzeba było zmulczować, nie? Bolek może na kolejnym odcinku. No, tak coś będę no ja ostatnio robiłem mulczowane, więc fajnie by było, że może... No bo mówię, no ja bym tutaj dał pod kukurydzę to pole, bo fajnie będzie wyglądało. Nie ma problemu. No to ja teraz wywiozę tą ostatnią przyczepę. Wróć stój. I ten, i potem oddam ci tak to Maseja, ja se trochę pokoszę. Ty już dużo tu nie będziesz miał, bo myślę, że ty całą tu przyczepę... Aha, tylko że tamto miało być pole... Inaczej. Tamto pole miało być do krów, co nie? No ja na pewno pełną przyczepę do krów zawiozę. No to no, wyjdzie ci pewnie tak, z tym prawo. Polem, to pole i tamto wyjdzie ci jedna cała przyczepa. No bo i tu to. Zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tam jest jedna, więc jest dziewiąta. Dziewięć i no nie wiem, pięć bel z tego. Ja to wyjdzie tak konkretne pole, jak teraz patrzę, że o jecie babka. No tu jest zabawy. Więc tutaj będzie gitara. Jakbym jeszcze chociaż z 2-3 mógł wziąć z tego pola więcej, to by było super. No ale nie można mieć wszystkiego. I tak ładnie, kolejne 20 parę tysięcy zarobione będzie z tych wszystkich, z tej wszystkiej słomy. Bo tutaj jak na razie widzę 2-3 belki są tylko, więc bez szału. Tu będzie. Chyba, myślę, że tam... wszystko wrzucimy stąd do krów i będzie gitara, będzie spokój. To 35 gdzieś jest, tam mówiliśmy o tej Gosmi kiedyś w przyszłości, ale to tam... 35? Tak, ale mi się tam tak podoba to pole. Ale tak mi się to pole podoba, że nie chce mi się go wykorzystywać też. Chyba pod ten... Bo też nie, mi się zdaje, że to co gadaliśmy na ostatnich odcinkach no, jest chyba na razie najlepszym rozwiązaniem i można by było tam spróbować, bo... Naprawdę fajną, tak, po pierwsze jest blisko, po drugie fajna wizja i naprawdę można z tego tam bardzo ładnie pogarniać, tak? A wiesz, jednak gdzieś tam na tej 35 schowane to by było też jakoś na razie trochę daleko, więc... Ja pierdolę, tak teraz patrzę, że tu będzie naprawdę zajebiście konkretne pole. No bo tu ile da się powiększyć, wyciąć tych krzaków później i wszystkiego. No z rowem to będzie zajebiście wyglądać. Tu przy rowie będzie szło fajnie, bo dwa pola tutaj będą oddzielone rowem. Nie, ja już nic nie powiem na ten temat tego odcinka, co nie? Czemu? Jadę, kulturalnie, jeb dzidy z lewej przypieprzył mi aż miło. Łaj, się bałem, że ci wyłączyło nagrywanie czy coś. Tyle to tam, ciur. Pamiętajcie, nigdy nie pijcie podczas jazdy ciągnikiem samochodem, bo z nienacka może wam wyskoczyć biały samochód z lewej strony. Plus ale jak pewnie. Przykurzył, aż Maseja w drugą stronę obróciło, co nie? Masakra. Myślę, że Bronek wyjeżdżający na sąsiadów przy tym to jest pikuś. Oni się inspirują Bronkiem, samochodami właśnie na z Bronka serii. Patrzyli jak to się tak. Wyjeżdża dobrze. Oni są ustawieni. Jo, ja mam tą puszczoną pracownika, to pasuje. Jo, ja tu ci zaraz ten...
Hej, ile on powinien jeździć z tą brazą? O, nie wiem. Nie wiem. Tak szczerze. A nie 20? Nie, myślę, że 15, 17 max. A nie, dobra, jest 20. Boże, co robisz sposób. Teraz? Ostatni ten wywożę. Transport przyczepę, tak. A kto kosił to pole? My umiemy, odcinki kosiliśmy. Pracownik bardziej, można tak powiedzieć. Widać, które pokosy są Adama, a które Bolka. No to przecież ty ten pokos widziałeś, co Adam, tak? Przez co ja chciałem ujęcie nagrywać. Nie przypominam sobie tego. A ja przypominam. A, to jest to, co mi się skończyło ten. Znaczy, co miałem pełny zbiornik i wyleciałem w kosmos, to wiem, dobra, przypominam sobie. Patrz, zapomniałem, że tam kosiłem, nawet. Tam mi się przypomniało. Jak mi się skończyło. Dawaj tutaj miejsce. Na gospę, nie? Z zestawem. Tak. Tam ci odstawię i ja polecę sobie pokosić trochę, bo żebym miał jeszcze co pokosić. No zaraz nie będzie. Tak, bo może właśnie wyjść, że zaraz nie będzie, a jednak coś tam, jak mówiłem, te... Nie. 5-10 minut chciałbym. Ta prasa 5 razy lepiej wygląda na dwóch osiach. No kurde, nie, fajnie, ja tak fajnie, samo dzisiaj mi się tak zarobić się nie prasowało, że... Zawsze to coś innego. Pozarabiane? Ogółem całe te. Można puścić tutaj tak. Nic się nie zmienia. Godzina 11 minęła, a nie mamy żadnego nowego... Żadnej nowej okazji. Fajnie, będziemy sprawdzać też, jak to się zmienia. Spróbuj mi skręcić, to cię zabije. No, masz szczęście. Dziękuję serdecznie, że usłuchałeś mnie. Busie. Busy tak nie wjeżdżają. Te osobówki się bardziej pchają. W gips. Ciekawe, czy o 12 wpadnie jakaś okazja. O, ja tutaj zaparkuję. Bronkowi, ale ładnie. Ubudubu było. O, moje słuchaweczki też mówią, że to by było na tyle w tym odcinku, że trzeba by było je podłączyć, ale myślę, że te 20 minut jeszcze wytrzymają. Ja sobie tu przebiegnę się. Najwyżej nie będziesz nas słyszał. W ostateczności nie jest tak źle. Ostatnio kosiłem chyba New Hollandem. Więc może teraz wezmę się za tutaj pana kolegę. Akurat będę wiedział, o, tak go tutaj zwolnię kulturalnie. O, Karolek jedzie. Witam Karolka. Karolek. Z tej strony jest obkosze i będę mógł potem wlecieć ten prosty kawałeczek. Czemu te przyczepy tak krzywo stają, tak z ciekawości? Bo chciałem go szybko jechać zatrzymać, bo do sypania on była, wjeżdżał rurą do środka. Wszystko jasne. Nie, bo tak mówię, coś się wydarzyło, czy przyczepy się zaczynają też tutaj same przesuwać, jak na serii Sąsiedzi, ta nasza welgarka, więc... Wszystko jest możliwe tutaj. Pod tym względem. A jednak żniwa to są żniwa. I tak jestem w szoku, że to sorgo jest w sierpniu. Przecież ono chyba zawsze było później. Muszę się nie było później tu? Nie, zawsze było w sierpniu. Aha, no tylko jeżeli... Nie, dziwne. No bo nie wierzę, żebyśmy coś siali w maju, więc chyba jo. Tylko my po prostu możemy przewijać, żeby, nie wiem, we wrześniu. To właśnie mi się dało, że gdzieśmy raz na jakiś czas... To sorgo później było koszone, czyli we wrześniu. Też moglibyśmy nawet we wrześniu to skosić, ale... Ale jest tyle pracy pożniwnych teraz, że przydałoby się to wszystko skończyć i dopiero później przewijać. Tym bardziej, że... Do... Ja tu mówię, że zostało na dalej. Dużo polu belek? O kurde, proszę 9, bardzo. Całe zwałowane pole. To nie mam jaków nic. Sam se poradził? Tak. Bardzo dobrze robota. Bardzo dobrze robota. Bardzo. Elegancko. Jadę siać ten rzepak, czy nie? Tak. Bardzo serdecznie bym prosił. Pozdrawiam cię. Też pozdrawiam. Ja bo od tej, od strony, od autostrady cudownej jest ładnie ogarnięte, pozbierane, więc od tamtej strony możesz lecieć. Ja akurat, znaczy jak Bronek akurat skończy prasować, skończy zbierać, to ja może nawet i wlecę drugim zestawem, żeby na dwa zacząć sobie siać, też będzie fajnie. A ja mam przetek, nie? Słucham, nie, no Bolek chciał siać, tam powiedział. A, no dobrze, ja będę zbierał wtedy sobie. Ty zbieraj, no musisz, jeżeli się już podjąłeś zbierania i pracowania, no to musisz te belki skończyć, żeby no, można było się na całym polu. No taki mam na plan. Całych dwóch polach, tak, no bo to jednak
Chociaż i tak dobrze wiem, że te dwa pola w tym odcinku nie zasiejemy, ale tak. Nie, no nie, nawet nie wiem, czy ja to zdążymy zasiać. Nie musi przewijać. Sami dobrze wiecie, to pole, kurde, zasialiśmy długi czas i żeśmy nie zdążyli. To jest ogromne to pole. No, dlatego dobrze, żeby zacząć w tym odcinku, bo nie było, że cały czas gdzieś nam się coś nie dokańcza, tak to w następnym odcinku będzie fajnie, bo i zasiejemy wtedy, i zwałujemy do końca i będzie gitara. To mi się podoba akurat. A ja, bo rzepaki... Nie, jeden jest powołowany, dobra. Tak. Tamta tak strona jest powołowana, co? Nie przewijał, no to dzięki temu mamy czas, żeby to wszystko ładnie porobić. Tamta strona jest cała powałowana. Kurde, nie wezmę na razie, czemu ten ostatni przejazd będzie? A tu psikus. O, proszę bardzo, tutaj bolkowskie lata. Co ty byś chciał? Chciałeś tutaj powycinać, no niestety z tej strony nie posiejesz. Tu jest za duży rozgardiasz. Ale ten kawałek to tam się nie przejmie. Chcąc, żebyś dojechał na przykład od samej już autostrady do sąsiada Błotu, tak jakby tutaj. Dobra, mamy pole pozbierane. Mamy ten, przyczepy pełne. Pierwsza jest pełna. No i jedna i druga będzie pewnie zasypana. A na Case'a coś było sypane? Tak, no mówię, że w sensie wszystkie zestawy, żeby aha, zasypane prawdopodobnie. Dobra, rozumiem. Mam 55%. Ile jest zawsze dawało wam po jednym przejeździe? Nie wiem, bo nie, teraz, nie sprawdzałem to nie tego. Pole idzie teraz dłuższe, więc ciężko to powiedzieć. Ja nie wiem, bo pracownik jeździł. O kurde, to jest dużo palek jeszcze. Kuźwa, ty nie będziesz ja się, chciał, czy... Ja się jednak lepiej wysypę, bo nie chcę ryzykować gdzieś tam w połowie jakiegoś problemu. Nie zmieszczę tych palek. No nie zmieścisz, no bo tam więcej było. Tam musiało być 5. Na tamtym polu tylko. A ty z tamtego nie małego zabrałeś wszystko? 10 palek tam było. No, ja mówię, musiałoby być 5, żeby była pełna przyczepa. Więc... No spokojnie. Ale masz blisko, bo to zostaje tutaj u tych... u krów, więc ja musisz się zbytnio przejmować jazdą. Jest na tej stronie, Adam. Cofnę do wiatr i to zrzucę we wiatrze, nie będę tego układał. A tu nie wiem, czy to jadę nim. Którym? Co, pracownikiem? Co ty teraz mówisz do mnie? No, bo siedzę, patrzę, bo on ma 90 parę procent. No ja i tak chciałem od tej drugiej strony jechać, no bo przecież jakby mi... Tu wyszło, że on wleciałby niemiłosiernie na mnie. Lepiej nie ryzykować. No elegancko, bo Sorgo będzie zaraz skoszone. Ile masz minut odcinka? 23. O kurde, tym zajmie się dużo roboty dzisiaj zrobimy. Mhm. Ja sobie, właśnie stanę. Ja akurat tutaj dokończę już to koszenie. Tak jak chciałem, tak dostałem na niecałe 10 minut koszenia, więc no wyliczone idealnie zostało. To jeżeli chodzi o odcinek, potem trochę sobie posieję tym drugim zestawem, tak jak mówiłem, akurat będzie, co będziemy mieli wolnego do siewnika? Będziemy mieli coś w ogóle wolnego do siewnika? Fent ja jest wiem tutaj. Masej będzie wolny zaraz. Masej będzie wolny. A Landini sobie chyba poradzi z tamtym siewnikiem, czy nie? Na pewno, wsialiśmy nim. No to ja sobie wezmę Landiniego, bo Landiniego nie jedziemy. Akurat no, Landini jest przy przyczepa. Przecież my kupili mordo ten siewnik do tego ciągnika. No. No mówię, ja sobie wezmę Landiniego, akurat zjadę Landinim z przyczepami i sobie podepnę siewnik i tej Boże, żeby tę przebudowę robić jak najprędzej. O. Bo nie mogę cofnąć do wiaty tutaj z przyczepą. Masakra. Ciekawe, czy weźmiemy to na miejsce raz. Czy weźmiemy to na raz, czy też nie? Tu na spokojnie mogłem jednak jechać, bym miał pełny zbiornik tutaj. Jo, weźmiemy to. Dobra, gitara. Nawet lepiej, bo on ma 50%, więc akurat jeżeli mu zostawisz mały skrawek, to... Ale żeś tutaj zakręcił tym GPS-em, to kurwa. Idealnie. A, bo tu pracownik jedzie, dobra. Bo tak, widziałem ciebie i myślałem, że ty jedziesz za mną. O, nie zmieści cię, będzie trzeba zbiornika zawieźć. A jak się wyrzucało belki? Y. Dwa razy Y. No nie najpierw idzie. Raz Y i do końca jak dojedzie. Do końca wywali, no to wtedy jeszcze raz. Ale nie chcę podnieść mi.
Nie podnosi ci? Nie. Jak klikniesz Y? A masz wszystkie belki? No. No to nie wiem. Inna sprawa. Ja dzisiaj jechałem, klikałem Y, podnosiło mi to do samej góry, klikałem jeszcze raz Y, wysunęło mi belki, a weź składałem. Dobra, zaraz. Tak. Albo daj mi kierownika. A, możesz nie mieć kierownika? No to nie jest... Nie, nie, no masz kierownika, ale... To weź też... spróbuj. Dobra, już dojadę do końca, żeby tutaj nie robić problemów, bo... Pozycję klaty trzeba włączyć. Nie, ona się sama powinna rozłożyć. Gdzie ty jesteś? No, gdzie ty jesteś? Weź, bo ja chwilę zobaczę. Pokaż. Może znów się coś zbugowało, znajdziecie. No i jak da się, czy nie da się? Mogę się zbugować, znając życie, jo. Ja zaraz to ogarnę. Dajcie mi chwilę, dojadę do końca, zacznę się wysypywać, to wtedy to zrobię. Okej, okay. A musi być chyba rozłożone. Nie idzie, to spróbowałem. Nie, beka. Może we wiatrze nie idzie? No myślisz, że to tak by widziała gra? Może widzieć kolizję sobie. Wątpię, że gra widzi kolizję, dawaj tu. Ja już zaraz mi. Dałem mocno wysypywać. Czasu. Ja też nie mam czasu, zarobiony jestem. Robota kiedy, musi iść do przodu. Kiedy żeś się stanął tutaj. Boże, gdzie wjechał. Wyładuj bele. To ciekawe, no, czy to próbowało. Wyładuje. Dobra, daj jechać do przodu, nie? Trzeba jechać do przodu. Daj, ja to zrobię. 4 na godzinę, nie, 3 na godzinę w miarę najlepiej wychodzi. Tak to dobra jest. No i masz teraz Y? Czy nie? Masz, dobra, teraz jest Y. Dziękuję serdecznie, bardzo miło z waszej strony. Czy to jest wysypane? Dobra, to jest wysypane. Będziecie mogli go... Dobra, beleczki udało się odstawić. Dobrze, jakby udało się jeszcze zebrać. Słucham? Dobrze, jakby się udało zebrać z tego pola jeszcze. No, ani już usiadę. Dobrze. Bo jedna właśnie przed chwilą zapchała się w nich. O, proszę bardzo, co ty zrobiłeś, nie? Kurde, jak się pierdzieliłem, kur zapiał. Kurczaczek pieczony. Ma teaser noga. Dobra. Ale przelegowało. Ja mam pełny zestaw, więc reszta zjedzie. Czy mam zjechać w Holandzie? Czy coś? Możesz Casey też zjechać. No, ja na pewno zjeżdżam Landini, wysypuję, biorę siewnik i lecę na pole. Tak to wygląda na załączonym obrazku. A ty możesz też case'em. No i potem tylko kombajnami zjechać i też wysypać. I gitara. Dobra, to ciśnij tak to. Bardzo ładnie przede mną tutaj. Ładny ten zestaw. Nie, ta brandnerka z tym case'em zawsze mi się podoba i podobać się będzie. No, tylko zawsze jest podpinana tutaj. To jest idealny zestaw moim skromnym zdaniem. Więc lecimy. Całkiem sporo sypnęło. Będzie z... 60 znów parę? Byśmy mieli tak wszystkiego równo? Bo mi się coś kojarzy, że mieliśmy po 60 parę tysięcy wszystkiego. I czyżby Sorga tyle samo? Tak, żeśmy, tak byśmy wyliczyli te pola? Szok. Czemu pracownik siebie pole w poprzek? No bo tam go puściłem na poprzeczniaku, nie myślałem, że tak długo będziemy jechać. Aha. Jak możesz, to go zatrzymaj. Niech wyrobi poprzeczniaki. Niech robi poprzeczniak. Bez tam zrobi większy, to się zapytać. Jo, na 3 razy jak zrobi poprzeczniak, to nic się nie stanie. Będziemy jeszcze mieli więcej. Na 5 teraz chyba. Mój Jezu. To zaczniemy poprzek, za 7 będziemy kosić poprzek. Ale będzie ładnie. O, ale tu wleciałeś. Ślicznie. Nie, ta kukurydza tutaj ma klimacik. Bardzo mi się tu podoba. Cyk, cyk, cyk. Ja się muszę teraz naddać, żeby tymi zestawami tutaj wlecieć. Na fermę limuzynę. I cyk. Sprawdźmy coś ogólnie, nie ma nic, nadal się nic nie zmieniło, do 13, ciekawe czy o 13 coś wpadnie. Na razie za bardzo chyba chcemy, żeby coś wpadło, to nam nic nie wpadnie. Wpadnie ciągnik na pewno, New Hollanda, T7. O Jezus, coś mi... Za 10 tysięcy 95% zgody. Mi się zdaje, że już na tym, na lawecie on od razu przejdzie. Tak, będzie rozwalony. Szkoda właśnie, że nie wymyślili coś takiego. Że można zamówić lawetę, żeby z ciągnikiem przyjechała na farmę. Wyznaczone miejsce. Może zamówić, a Thanasowi powiem, że podjechał. To już jest nasz wymyślunek bardziej niż Giantsów. To byś mógł go budzić. Na razie tak, na razie to pojedź tą lawetą po niego i go dobudź. Tak? Po sąsiadów nie nagramy. Bo jak na razie nic nie widzę, co nie? Bo śpiączkę chyba ma. Żeby wstał, więc go nie ma.
Niestety. Mamy co nagrywać, więc luz, nie? Też Masaja podsiewnik? Wiesz co, nie, no Masajem dzisiaj jeździłem dość długo, więc ja sobie właśnie wezmę to Landini. Niech ma coś z życia. Landini dzisiaj nie robiłem, a Masajem jednak robiłem prawie pół odcinka. Już niech ma coś, Landuś. Czy uda mi się pojechać? Bo tak... tej sika mojego cudownego nigdy w życiu nie mogę porysować nawet, bo bym bardzo mocno płakał. Aha, rzepaki są ustawione, wszystko, więc mogę od razu cisnąć. Jeżeli chodzi o to... A właśnie, tak z ciekawości jeszcze cofamy się na sprawy związane z Sorgiem. Sorgo około 70 tysięcy litrów, bo tam jeszcze zostało trochę na kombajnie. Nie wiem, czy tam będzie 7 ton. Ale będziemy mieli też tyle samo coś jak rzepak, czyli 60 parę tysięcy litrów. Tabelka to sąsiada do ogródka, nie? I owsa najwięcej. Ja wrzucę do sąsiada. Zapomniałem o niej. Ja wrzucę, tam potem oddam. Na sąsiadach też jedną wrzuciłem do sąsiadu tam. Tak? Tak. Proszę bardzo. Zatem się dziwię, że belki się rozwalają, jak ty coś wrzucasz. Do innych sąsiadów, nie do was. Jakąś bombę pewnie wrzuciłeś. Masz, mamy jakichś innych sąsiadów? Hmm. A? A poznasz mnie z nimi? No ostatnio mówię, że ci ładował belki jaką ma. A, no to ja. Po tych to ja też znam. Typowy branek. Laga mam. No, widzę. O ja. Ja nie wiem co to, a ja, to jest ci, jakby twój kom Adam nie ogarniał obok nas. Bo ja chłopie, ty jechałeś za mną Masajem, dojeżdżałeś mnie, ja skręcam co ma, i mnie... Co ma, Boże, aż mi zatkało gardło. Co ma ten, co ma mój kom do tego? Siebie, nie wiem, jakbyśmy obok siebie robili... Teraz zerwało mi internet, bo kreski wszystkie zniknęły na tesie, ale... Idealnie w momencie, kiedy Adamowi musi... Ale ja serio, tak patrzę, Bronek wyjeżdża kombajnem i elo, co nie? Gdzie ty jesteś? A tu jesteś? Dobra, to ja wjeżdżam od tej strony. No są, ale ogólnie jakby też ostatnio były problemy albo z internetami, albo nie, z serwerami. Nie, jest problem, bo wietrzycho jest straszne na dworzu. I bo ja też ostatnio miałem dość często lagi na odcinkach, co nie? Może nie jakieś takie długie, ale czułem te lagi. Więc nic poradzić mogę na to. No jeżeli komp by robił takie coś, jak ty mi powiedziałeś teraz, Bolek, to można byłoby się jedynie powiedzieć za sodą. No jakby ci nie wytrzymywał. Wiesz, bo co z no ale proszę blisko, cię, no, czy to jest w ogóle sens tego? Jakby teraz komputer by czaił, że ktoś przejeżdża, no to jak każdy samochód by koło mnie teraz przejeżdżał tak na autostradzie, tak? Że szok, no bo mówię, z gospy wyjeżdżałem, dostałem laga, a później no to dostałem takiego, że to jest tragedia to przy widziałem, tym. No. Bo kilka sekund to przestało się wszystko ruszać. No ale tak też bywało, też mówię, ostatnio też miałem takiego laga. Może nie jakoś mega długiego, nic się nie stało, ale... No ale coś się dzieje niedobrze. Trudno wybaczyć czasami, jak to tak zrobiło. Tak, no wiesz, to nie od nas zależy, że nam mamy laga, czy to, że czy komuś urwie internet i tak dalej. No przecież no, byśmy mieli swoje internety, jak to się mówi, no to byśmy sobie na spokojnie mogli robić, co byśmy sobie zażyczyli. O, dobra, złapało, bo tak już wolałem nie ryzykować tego mijaka, więc fajnie, że tutaj jest takie ogromne teraz. Dobra, jadę sobie zobaczyć GPS-a, także spokojnie możesz sobie... Aha, ty już masz, dobra, to super, to fajnie. Ja 6-2? Akurat, tak, 6-2. Mam od tamtego miejsca, dziś akurat sobie wjechałem tutaj. Ciekawostka kolejna, 13 godzina i nic w przetarzach nie ma. Może trzeba kliknąć coś innego, może samo nie skoczy? Nie, niestety nie. Za dużo byśmy tego nigdy chcieli. Żeśmy tego nie robili, no to teraz wiesz, jednak to musi być taki spontan. Nie, ale z jednej strony spoko. Mi się podoba ten czas na 6-5, jakbyśmy chcieli. Zacząłem od godziny 10, mamy 13. Dużo nie wiem, czyli ten czas, tak jak mówiłem, czas na 5 to był git, bo czas na 10, to pomyślcie sobie, już byśmy mieli teraz gdzieś jakąś 15. A po co to? Kolejny odcinek też moglibyśmy nawet zacząć od tej godziny. I byłoby bailando. Moreno. Fajnie, bo akurat wyjdę równo z tym przejazdem. Więc fajna. Bardzo ładnie tutaj jest poobsiewane te rogi, więc nie trzeba się zbytnio denerwować. Ja to sobie może już od razu tak zrobię, że pojadę sobie ten przejazd. Aha, ty jedziesz ten przejazd, no już sobie nie pojadę. To ja pojadę z ten drugi przejazd od drugiej strony, żeby blisko ciebie jechać. Fajno. O.
fajnie, bo będziemy mieli do końca odcinka połowę pola obsiane, więc chociaż dobre i to. No i co, zgadza się ten? GPS? Póki co ja. No i to najważniejsze. Myślę, że jak już zrobiłeś 6,2 tam i wjechałeś tutaj i jest dobrze, 6,2 ładnie ci łapie, to już. To ja bym się pytał, czy nie chcesz może wałów przeprowadzić. No? Miałem ordo pytać, czy nie chcesz wałów może przeprowadzić. No za późno. A mamy rzepak tu w ogóle, obydwaj siejemy rzepak, to najważniejsze UFO chyba, że coś się zmieniło. Jakbyśmy coś niechcąco zasiali innego, to byłby już no, idealny fail odcinka u mnie jak zwykle. Byłby idealny. Czy ty teraz będziesz jechał... Kluczy z takimi jak zrobiono do ulicy. Nie da się tam dosiąść, bym musiał z drugiej strony tak. Podjechać. No poczekaj chwilę, jak ty ten chcesz siać, to się rozłóż, ja już jadę. Nie no dawaj, bo to tak brzydko wygląda, że szok tu. W ogóle ta trawa jakaś taka dziwna się tu zrobiła, czekam już. No bo to nie jest nasza, nie pomalujesz tam. Tam jest jakaś, od drogi jest obiekt jest wyprowadzony i nie da się malować nic zrobić. Ale obrzydliwie to wygląda. Weź daj do przodu. I trzeba było trochę może większą miedzę tu zrobić. No ale to co po całym polu, bo przez to, że tutaj jest? Nie, tam nie ma co kombinować. O, z tej strony jest okej. Okay. Dobra, więcej nie działa. Niestety, nie możemy mieć do wszystkiego dostępu. No, tam jest na dwa razy jeszcze, jo. Ja pojadę w jedną, w drugą, więc... Dobra, no to ja sobie tutaj gdzieś się przetnę, może tam przyklinię jakoś ładniej. I będziemy mieli ładnie. No, we dwoje leci robota, aż się patrzy, więc... Chociaż Landini sobie trochę posieje. O, i Bronek bardzo poczciwo męczy się z Masejem, widzę, już nie może biegów wrzucić. Kurwa, co za biegi zrypane. Już to widziałem, co jak on się tak wlecze powoli. No mówię, o Jezu, tam problemiki na ryneczku są. Bieg rzucić, to jest za gówno. Co zrobisz, pan? Nic pan nie zrobisz. Niszko zimia, pulpa jest tak. Ale on, Boże, nie może ruszyć, już byś dawno case'em, to już byś... Ale ogniarz idzie w sumnika, widać. Pół pola objechał, co nie? O kurde! Ej, co to jest? Okej. Okay. Nie daje rady, do wypierdzielenia tym masy jest. O ja pierdzielę, a ja nie zwróciłem na to w ogóle uwagi. Słyszę, że to trzeba było wygrać. Że na tej olejarni są zdjęcia z farminga? Na olejarni nie są wiem. Zdjęcia no to z farminga? No na prostego, teraz co za mną jest. Ta ale firma. Jak zdjęcia, z czego? No pod, nie wiem, po prostu porobione na plakaty, o. Ja nie zwróciłem nic na to uwagi wcześniej. Aż to pójdę, zaraz zobaczę. Ale fajnie to wygląda. Bo ja tak jadę teraz, mówię, kurde, co to jest? On mówi, co to się stanęło? No dobrze, akurat na koniec odcinka zobaczymy. Ja sobie tutaj przejadę do końca. Wolek też akurat bardzo ładnie skończy tam ten kawałek. Do sprzedania masy. No spokojnie. On kiedyś zniknie. On nie ogarnia prędkości wałów. On pod górkę nie ogarnia. Ale prędkości wałów nie ogarnia, tej wysokiej co żeś wymienili. Bo teraz idziesz całkiem... Nawet dobrze. Gdzie ty masz te plakaty, idę zobaczyć? Po twojej lewej, na filmie. Po mojej lewej... Ale beka, bo one a, tam na górze. Mają, kurde, bo ja teraz jestem tu i ich nie widać. Chodzi ci to na górze tak, tutaj, tak? Tak. Antonio tak, Carraro. Tak, wyglądają. Aha, bo to są te zdjęcia, bo to jest z oryginalne. Tutaj też bardzo ładnie. No to ten plakat duży jest, bardzo, bardzo mi się podoba. To zdjęcie. Myślałem, że nie wiem, jakieś zdjęcia z farminga, z jakichś wyjazdów, coś tam, kurde. Z Giantsa, jak żeśmy byli i akurat jesteśmy akurat na zdjęciu, to było coś pięknego. No ale nie możemy mieć wszystkiego, grunt, że... mamy naprawdę dzisiaj dużo zrobione, mamy skoszone, mamy posiane, mamy pozbieraną słomę, sprzedaną i już lecimy z pięknymi siewami, ale cudowne ujęcie, gdy gdzieś tam w oddali Bolek ciśnie z fendem i siewnikiem. Coś pięknego. My wam serdecznie dziękujemy, zostawcie łapkę w górę i wpadajcie na kolejny odcinek. Na razie, pa pa. Cześć.